Kiedy zaczęła się twoja przygoda z jogą? Miałam 6 lat. O, a ja? Ponieważ ja, kiedy byłam mała, bardzo chciałam czytać jak najszybciej, ponieważ moi rodzice są też bibliofilami i strasznie chciałam nauczyć się czytać. Więc nauczyłam się czytać. Jedną z pierwszych książek, jaką przeczytałam, to była książka Maliny Michałowskiej, Yoga. A ponieważ ja w tym samym czasie zaczęłam tańczyć balet, taniec klasyczny, także byłam też zainteresowana ciałem, a tam były zdjęcia. Więc ja sobie zaczęłam robić te asany, plus to było coś, czego w sumie nie powinnam była robić. Zaczęłam robić ćwiczenia oddechowe. Dzieci nie powinny robić ćwiczeń oddechowych. Ale ponieważ ja sobie to czytałam i tak byłam zainteresowana, że jest oddychanie naprzemienne, wdycham, wydycham, było to dla mnie bardzo fascynujące, więc to był taki mój kontakt z jogą. Ja przekładałam później asany też na moje ćwiczenia, na ćwiczenia rozciągające. I tak to powolutku poszło. Natomiast Malina, ona była Michałowicz czy Michałowska, ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Ona praktykowała jogę w stylu Shivanandy. I ja faktycznie nadal ćwiczę Shivanandę, praktykuję Shivanandę. Jeszcze regularnie co roku do ashramu Shivanandy, więc znowu wszystko jest ze sobą naprawdę pięknie połączone. Tylko trzeba tak zacząć te połączenia dostrzegać. To jest niesamowite. Powiedziałaś praktycznie o mojej córce. Tylko ona nie poszła tak. Znaczy chętnie ze mną czasami chodzi na jogę. Ale dokładnie tak samo. 6 lat, balet, joga. Pytajcie śmiało, naprawdę, o co wam tutaj przyjdzie do głowy. Nawet jeśli macie pytania o jogę, o medytację, o Nepal. Zapraszam. O Shivanandzie. Shivananda jest systemem, który składa się z 12 asan, zawsze w tej samej kolejności. W Shivanandzie bardzo istotne jest, tak jest nacisk na zasady zdrowego trybu życia. I tak naprawdę też jako jogini mocno staramy się. To znaczy, ja mogę mówić za siebie, ja staram się żyć z tymi zasadami. Czyli to jest kwestia właściwego myślenia, właściwej medytacji, właściwego jedzenia, właściwego dbania tak naprawdę o swoje ciało. Shivananda jest jogą, która ma dosyć duży nacisk jest właśnie kładziony na tę prozdrowotność, czyli To jest taki duży szok dla osób, które przyjeżdżają, jeżeli jedziemy z grupą, przyjeżdżają do ashramu i w ashramie spodziewają się trochę takiej ezoteryki, że będą dzwoneczki, będzie magicznie, dużo różnych rzeczy. Natomiast duży nacisk jest położony na pragmatyzm, czyli wstajemy rano, medytujemy, ćwiczymy, jemy, wykłady, praktyka własna, ćwiczenia, kolacja, medytacja, 22 gasimy światło. I nawet pojawiają się bunty. Życie jest bardzo proste, jedzenie jest bardzo proste, lokalne, oczywiście bezmięsne. I pojawia się w pierwszej chwili też taki tryb życia może okazać się męczący. Pojawia się na przykład pytanie, czy ja na pewno muszę wstać rano na medytację. Skoro jesteś, zapraszamy. Natomiast po paru dniach dla nas przyzwyczajonych do tak naprawdę do dużego poziomu stresu i nie ma się co oszukiwać, to jest wszystko. To jest hałas na ulicy, to są spaliny, to jest to, że mijamy przez cały czas innego człowieka, to, że widzimy, że ma napiętą twarz i reagujemy na to. Po kilku dniach w ashramie, ponieważ ten schemat jest zawsze taki sam, od chyba w tej chwili 50 lat dnia. Po paru dniach nagle okazuje się, że ten poziom stresu nam spada. My dokładnie wiemy, co będzie, o której porze dnia. Muszę się tylko zmienić to, że raz będzie sos z kalafiorem, a raz będzie z okrą, tak naprawdę. Ale cały rozkład dnia jest ten sam. I to wspaniale działa na obniżenie poziomu stresu. Nie zastanawiamy się, w co się ubrać, ponieważ już w tej chwili jestem zbyt frywolnie ubrana, jak na ashram.
raczej preferowane są krótkie rękawki, długie spodnie. I to nie jest kwestia jakiejś pruderyjności Hindusów. To jest to, że przyjeżdżamy do ashramu praktykować, przyjeżdżamy ćwiczyć. Jeżeli ćwiczymy, przestajemy się sobą zajmować tak naprawdę. Nie zajmujemy się taką estetyką własnego wyglądu. Woda w kranie jest zimna, ale jest bardzo ciepło na zewnątrz. Natomiast jest to, ja naprawdę z całego serca polecam ashramy Shivananda. One na całym świecie mają ten sam rozkład, praca jest taka sama. I podoba mi się też właśnie to podejście jogiczne, takie bardzo, bardzo pragmatyczne, którego też jesteśmy jako nauczyciele uczeni, czyli ogromna praca nad sobą może nam dopiero pozwolić na pracę z innymi. To nie jest tak, że kończę miesięczny kurs i od razu uczę. To jest to, że skończenie mojego kursu pokazuje, że przede mną jest naprawdę ogromna, ogromna praca i dopiero po długim czasie, takim, kiedy naprawdę czuję, że mam w sobie tę odpowiedzialność za drugą osobę, mogę prowadzić zajęcia. Tak? To nie? A może masz? Słuchajcie, śmiało. Możecie pytać o wszystko. Ja mam pytanie. Chciałam się spytać o medytację. Czy masz jakiś taki swój ulubiony sposób na medytowanie? Jak długo zajęło Ci, że poczułaś, że się nauczyłaś rzeczywiście medytować i gdzieś tam nie myśleć cały czas o wszystkim? Jakieś wskazówki co do tego? To jest długi proces i naprawdę zdarzają się takie dni, kiedy jest mi ciężko medytować, kiedy... Bo nie... Jakby to, uważam, że jest to też jakby moja odpowiedzialność powiedzieć Wam, że chyba nie ma takiego punktu, może, nie wiem, może ktoś osiąga, ale moim zdaniem nie ma takiego punktu, że jesteśmy zawsze zdolni nie myśleć, wskoczyć sobie w ten stan. On nie jest dla mnie trudny. Natomiast mimo wszystko są takie dni, kiedy jest mi ciężko medytować, kiedy wiem, że jestem na tyle zmęczona albo wydarzyło się tak dużo, że włączę sobie jakąś relaksacyjną muzykę czy dzwonki, po prostu siedzę i oddycham. I tak moje myśli gdzieś tam się pojawiają. Natomiast faktycznie praktyka pozwala mi na to, że czasami wskoczę sobie w taki stan od razu. Czyli siadam, oddycham, ale tak naprawdę to wymaga, myślę, że to wymaga sporej pracy. Ale to nie jest tylko taka praca związana z głową, tak naprawdę, ja za chwileczkę Wam pokażę, to jest to, żeby zacząć medytować, my musimy mieć też spokojniejsze ciało. Musimy się też nauczyć odpowiedniego oddechu. My często oddychamy bardzo płytko, bardzo szybko, odcinamy się trochę, jesteśmy tacy i oddycha głównie klatka, poruszamy ramionami, wszystko zaczyna się spinać. I teraz my, żeby odetchnąć, musimy puścić, musimy uruchomić brzuch. Często nawet my jako kobiety jesteśmy wciągnięte, tak? Wciągamy brzuch, jesteśmy też zestresowane, trzymamy wszystko. Mężczyźni zresztą też oczywiście trzymacie, tylko mniej wciągacie brzuch, bo macie mniejszy narzut społeczny. Natomiast my mamy większy i trzymamy. I czasami nawet przekonanie na zajęciach dziewczyn, żeby puściły brzuch, żeby on się, bo on jest. Tak? U mnie jest nawet taki zdecydowany. I żeby popracować sobie pępkiem w przód i w tył, troszeczkę pooddychać, to nie jest łatwe, dlatego że przez większość dnia zaciskamy, ściskamy, odcinamy się od tej przepony, od tego brzucha, od bioder, od dołu pleców. I wszystko na takim zaciśnięciu, to, że my usiądziemy i że ktoś będzie nam opowiadał i rozluźniał nas, To jest ciągle za mało, więc to jest taki proces, gdzie musimy połączyć dużo rzeczy ze sobą. Natomiast warto. Ja chciałam się zapytać, tak, czy czujesz jakieś takie, bo czy twoje imię Atena to jest jakby jakiś pseudonim? Czy nie, nie, moja mama jest Greczynką. A właśnie, to chciałam. Nie, zupełnie legalne greckie. Boginią i z Ateną, czy jak czujesz też taki jakiś przepływ między tymi? Nie.
czy to jest troszeczkę... Bo nie, jest, nie, jest naprawdę, taki, jeżeli się popatrzy w mitologię grecką, to lepiej się od tych ludzi... Tylko, że ja przebywałam w tym środowisku greckim. Aha. Ja nie miałam... moi rodzice mają ogromne poczucie humoru, są zresztą bardzo przyjemnymi ludźmi i myślę, że gdybym w jakimkolwiek punkcie mojego życia zaczęła mieć jakieś aspiracje do bycia, szczególnie taką ha, to oni by to... Nie, no, to nie chodziło o to, że ha, tylko po prostu bardziej, że jest to takie dosyć egzotyczne imię na polskie. Tak, ale, natomiast w Grecji... No tak. Obracam się, bo... Nie wiedziałam, że to jest... Nie. Chcesz powiedzieć, że tam Ania, inaczej rzecz biorąc, w Grecji? Nie, myślę, że to nie, ono nie jest takie bardzo popularne. Ono jest na przykład tak jak Karolina. To tak. Czyli miastami raczej będą dwie niż jedna. Czyli tak naprawdę mieszkałaś w Polsce? Tak. Ja się wychowałam tutaj, moi dziadkowie tam mieszkali, także ja tam faktycznie regularnie jeździłam. Jeździłam też tam na kolonie. Mam tam rodzinę, więc mam łatwość przebywania i korzystam z tej łatwości przebywania w Grecji. Ale nie, to takie jest imię zupełnie... U nas zupełnie zwyczajne. A czy tutaj, w tej szkole, uczycie medytować, czy? Ja zawsze zaczynam zajęcia medytacją i zawsze kończę długą medytacją, taką szavasaną. Bo to znaczy tak, każdy ma swoją technikę i ja tutaj absolutnie nie wchodzę w kompetencje żadnego z nauczycieli. To jest też metoda Ishvanandy i to jest też jakby moja zaobserwowana przez wiele lat metoda. Nie wyobrażam sobie tak po prostu zaczęcia ćwiczeń. Każdy przychodzi z wieloma myślami, przychodzą ludzie do pracy, po odebraniu dzieci z przedszkola i różnych innych rzeczy. Więc dla mnie ma to sens, że siadamy i przez chwilę pozwalamy sobie odpocząć, pozwalamy rozluźnić ciało. Ja też staram się przekonać osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia, żeby sobie pozwoliły na tę godzinę spokoju. Czyli mówię do nich w taki sposób, żeby powolutku od tej codzienności się odgrodzili i pozwolili sobie na spokojną praktykę, bo i tak do wszystkiego wracamy, tak? My od niczego nie uciekamy, to znowu jest ten przepływ. Nie ma czegoś takiego, że coś jest nam dane na stałe, czy że ta historia jest w jakiś tam sposób skończona. Przez cały czas wszystko się dzieje, przez cały czas wszystko się zmienia. Ale jeśli pozwolimy sobie na taką godzinę praktyki, czy nawet na medytację w domu 10-15-minutowe, to jest trochę ten taki czas, który się znowu z tej linearności wysuwa. Nagle jesteśmy ze sobą, nagle oddychamy, nagle mamy więcej spokoju w głowie i to wydaje mi się bardzo ważne. Stąd zaczynamy medytacją, ona trwa myślę około 5 minut do 7, a tak? I kończymy już później taką prawdziwą szavasaną, taką, żeby też po praktyce poczuć trochę te asany już spokojnie leżąc, poczuć ten oddech, wszystko to, co się otworzyło i to trwa około 10 minut. A czy są takie stricte medytacje? Tak, są zajęcia mindfulness, są medytacje, są... nie wiem, czy my mamy tutaj medytacje vipassany. Wypasane? Tego nie wiem. Nie, ale mamy, tak jak mówisz, zajęcia mindfulness medytacji. Tak. Zajęcia, które są poświęcone wyłącznie nauce technik uważności i medytacji. Godzinkę albo półtorej, zależy. Natomiast są też zajęcia takie, na przykład yoga i medytacja, które prowadzi Ewa. I to są zajęcia, które też dużą część zajęć poświęcone jest praktyką właśnie oddechowym, medytacji, ciszenia. Ale tak jak Agata wspomniała, chyba nie ma zajęć jogi, które zaczynają się od tego, że wpadamy spóźnieni z tego świata zewnętrznego i rzucamy się od razu do jakichś tam wygibasów. I też zawsze wychodząc, każde zajęcia kończą się jakby relaksem, w którym chodzi o to przede wszystkim, żeby ta energia, która się w nas skumulowała i tworzyła w trakcie praktyki, bo ona mogła się spokojnie w naszym ciele rozejść i po prostu trafić tam gdzie po prostu potrzeba. Tak, żeby nie być tak od razu i zerwać się składę. Na przykład ja się często spotykam z tym, że zajęcia jogi zaczynają się w
trzykrotnym odśpiewaniem mantry OM. Aha. Na przykład Ashtanga jogą zawsze czynuję odśpiewanie mantry. To tak trochę mało. Ale tak mówię, nie chciałabym tutaj wchodzić w kompetencje innych nauczycieli. Może jest taka technika, może są akurat w takim nurcie, może akurat ta szkoła, w której się szkolili, przewiduje, może później szawasana jest dłuższa, może w trakcie też... Nie jest. Poszukać tak na razie, wystarczy popytać. Właśnie, ale to jest czasami też tak, odwróćmy to, bo ja nie mogę pretendować do tego, że moje zajęcia odpowiadają wszystkim. Więc ktoś może powiedzieć, że słuchaj. Nie, ale ja mówię. Tylko jakby poszukuję. Tak, jasne, ale też możemy powiedzieć, że ktoś na przykład może powiedzieć, wiesz, ona robi o mnie na przykład. Ona robi za długą szawasanę. Ja nie mówię tyle leżeć. Czy zamiast zacząć trzykrotną mantrą OM, to ona każe nam siedzieć i opowiada nam, co mamy rozluźniać. Więc jakby to jest właśnie. To jest najważniejsze w jodze. I ja też proponuję nawet osobom, które przychodzą do mnie, żeby też korzystały z innych zajęć, żeby mogły sobie w którymś momencie wyrobić i trafić na taką jogę, która jest im potrzebna, bo my naprawdę potrzebujemy różnych rzeczy. To nie jest tak, że joga jest jakaś taka zunifikowana. Tak naprawdę, tak samo jak dzisiejsze pojęcie flow, które jest bardzo szerokie, tak samo joga. Joga jest tak pojemna, dla jednego to będzie tylko medytacja. Ja prowadzę też zajęcia z nim, to jest taka joga restauratywna, spokojna, taka rozciągająca. I tak naprawdę podoba mi się, bo to jest takie trochę jest to taki powrót do korzeni. Dlatego, że założeniem jogi na samym początku, pierwotnie było to, że mamy zdrowe ciało, które pozwala nam na dłuższe siedzenie i medytowanie. Czyli to nie jest tak, jak się czasami ludziom wydaje, którzy się pytają, czy ja potrafię robić mostek ze stania. Już nie do końca, ale, bo nie jestem najmłodsza, ale tak naprawdę yoga to jest nasze wewnętrzne takie uspójnianie się, nasze wewnętrzne szukanie spokoju. I jeżeli my znajdujemy ten spokój, na przykład w asztandze, która jest medytacją w ruchu, wspaniale. Jeżeli znajdujemy w spokojniejszych jogach, wspaniale. Natomiast przez cały czas pamiętajmy, że joga jest narzędziem, którego używamy, żeby było nam dobrze, żeby było nam dobrze w głowie. Nie w sensie dobrze, kiedy jemy czekoladę, bo a to jest też ważne, ale żeby było nam dobrze ze sobą. Także jeżeli właśnie nawet medytujemy, że nie zaczynamy się wiercić, bo czujemy, że nie do końca jest nam ze sobą dobrze. Że pojawiają się te myśli, że pojawiają się jakieś krytyki, że pojawia się za dużo planów, ambicji, czegokolwiek. Joga, czyli znowu te asany, te ćwiczenia służą temu, że usiądziemy, zamkniemy oczy i poczujemy bezruch i ciszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie. Chciałem zapytać, jak sobie radzić, czy jak ty sobie radzisz z utrzymaniem regularnej praktyki? Mam na myśli, niekoniecznie medytacja, ale jogę, czy jakąkolwiek inną aktywność, którą założymy sobie, że chcemy robić, ale powiedzmy, w pewnym momencie staje się niewygodne dla nas, bo na przykład jesień przychodzi tak i ciężko jest wstać rano, czy cokolwiek innego. Jak sobie radzisz? Po pierwsze, nie ćwiczę rano. Ale, to znaczy nie, zdarza mi się. Ja mam, to znaczy tak, i tu jest znowu to, że ja, to jest to, o czym mówiliśmy znowu. Każdy tworzy tę swoją własną historię, to się wszystko ze sobą gdzieś tam plecie, ponieważ ja tańczyłam, może się okazać, że mam większą dyscyplinę ruchową niż inne osoby. Jeżeli ktoś nie ćwiczył, czyli tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed, to w tej chwili ta perspektywa regularnej praktyki jogi 2 czy 3 razy w tygodniu może być przeważająca, jeżeli ktoś w ogóle nie ćwiczył. Stąd jest mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Może warto jest zadać sobie pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Ja zresztą zapomniałam dzisiaj troszeczkę, kiedy miałam mówić o tym flow, zapomniałam powiedzieć o tym, że mamy takie bardzo 2 ważne pytania, którymi ja się bardzo mocno kieruję, naprawdę, dlatego że siebie słucham. To jest pytanie, czego chcę i czego nie chcę. I to są kluczowe pytania. I teraz jeżeli tak na chłodno powiesz sobie, czy ja chcę praktykować jogę, tak, to może warto jest znaleźć sobie w tym momencie jakąś taką przestrzeń, nie narzucać sobie codziennej praktyki, tylko jeśli faktycznie chcesz to robić,
to poszukać tego, takiej jakiejś zgody w sobie, że ćwiczysz na przykład po południu w środę, bo masz czas i w niedzielę rano, bo żona z dzieckiem śpią. I może w ten sposób. Na pewno nie należy sobie narzucać jakiegoś ogromnego reżimu, chyba że jesteście do niego przyzwyczajeni, ale i tak macie w pracy bardzo dużo, duży, często narzut, dużo obowiązków. Więc jeżeli my potraktujemy jogę jako kolejny obowiązek, to się nie sprawdzi. Musi być wewnętrzne przekonanie, że to jest coś, co robię dla siebie i że to jest dobre. I wtedy masz ochotę. Natomiast to jest jeszcze pytanie, co będziesz robić? Bo jeśli to będzie, jeżeli masz w sobie potrzeby, jeżeli to będzie asztanga, którą na przykład można robić z YouTube'a z Patabi Joyce'em, czyli robić to jakby u źródła, i czujesz, że 2 godziny codziennie to jest coś, co chcesz. Wspaniale. Ale jeśli po 3-4 dniach czujesz, że to cię obciąża, a narzuciłeś sobie nowy obowiązek, a jesteś osobą obowiązkową i będziesz kontynuować, to mimo tego, że to jest yoga, to nie jest dla ciebie dobre. Więc szukamy tej wewnętrznej potrzeby i wtedy ją realizujemy. Jeśli ona jest na tyle silna, że czujecie, że chcecie i możecie, to tak. Natomiast jeśli to jest dlatego, że chcemy coś szczupleć albo założyć nogę za głowę, to może nie wystarczyć tak naprawdę. Bo jeszcze jest takie pytanie, że kiedy założysz tę nogę na głowę, co wydarzy się dalej? Jeśli ta praktyka jest taka wewnętrzna, potrzebna mi, w porządku. Jeśli nie, to będzie za chwilę kolejny cel. I tak naprawdę spalasz się, robiąc sobie z jogi kolejne narzędzie, no może tak powiem dosyć mocno, ale faktycznie opresji. A my mamy bardzo dużo czynników, które na nas wpływają negatywnie. I nagle nie chciałabym, żeby joga stała się kolejnym takim czynnikiem. Ja mam jeszcze takie pytanie techniczne. Widzę, to jest sporo elementów, które mi się gdzieś tam z jogą słabo kojarzą, jak to drewienka, te deski czy te szafy. Chciałam spytać, do czego to jakby służy? Akurat ja prowadzę zajęcia zarówno na deskach, jak i na ustach. Wiesz co, od razu ci powiem, to jest nadal yoga, dlatego że w przypadku deska potrafi być wspaniałym narzędziem terapeutycznym. Deski wykonuje się na przykład my nie idziemy tutaj aż tak głęboko, ale deski na przykład wykorzystywane są przy osobach po wylewach, z szukaniem równowagi, z pracą z równowagą. Deski pracują z propriocepcją, czyli z tym czuciem mięśni głębokich. To są takie kołyszące się deski, tak? Tak, to jest, jeżeli znacie SUPa, czyli ta szeroka deska, która jest na wodzie, to jest bardzo fajny taki początek, można sobie zacząć. Ja pracowałam z deskami, po czym w tym roku pierwszy raz weszłam na SUPa, byłam przeszczęśliwa i czułam się na nim bardzo pewnie. Więc to jest to budowanie wewnętrznej równowagi. Asany, które robimy na deskach, są asanami jogowymi. Można oczywiście popracować jeszcze sobie bardziej z szukaniem tego tak zwanego core, czyli tego środka, wzmacnianiem szkieletu mięśniowego. Natomiast chusty pozwalają nam, oprócz znowu zwyczajnych asan, ponieważ ja przez cały czas staram się w mojej pracy na chustach traktować to jako jogę. Czyli tak samo zaczynam medytacją w chustach, w leżeniu, kończymy medytacją w chustach, ale pozwala na pozycje odwrócone, które mogą być o wiele śmielsze, które mogą wykonywać osoby, które normalnie nie mogłyby stać na rękach czy na głowie z uwagi na wiele rzeczy, na kręgi szyjne, na problemy z nadgarstkami. Także jest to kolejne narzędzie, takie jak też na przykład klocek. Klocek pozwala nam często na rozszerzenie zakresu ruchu, ale też na taką pracę, w której normalnie wchodzimy zbyt głęboko, zbyt mocno. Z klockiem możemy popracować trochę bardziej zachowawczo i pozwolić sobie na zupełnie inne otwarcie. Wszystko na sobie. Śmiało. Mnie też swoją pierwszą wyprawę do Indii, albo do Nepalu. Czy mogłabyś coś powiedzieć? Pamiętam swoją pierwszą wyprawę do Indii. Ja w tym roku chyba byłam po raz 10 w Indiach. Indie mnie przestraszyły, ale to było też 10 lat temu. Indie się bardzo zmieniły, ogromnie się zmieniły. W tej chwili Bombaj jest miastem, można powiedzieć, czystym.
naprawdę czystym. I ja jestem też trochę taką orędowniczką tego, że Indie są wspaniałe, że wcale nie jest tak, jak się opowiada. To jest, wydaje mi się, że problem Indii jest trochę takim problemem Wenecji. Czyli wszyscy twierdzą, że śmierdzi, a tak naprawdę wcale nie do końca śmierdzi i do tego jest bardzo pięknie. I w Indiach jest podobnie. Są miejsca bardzo czyste, bardzo zielone, bardzo piękne, ale tak jak mówię, mój pierwszy kontakt z Indiami, ja troszeczkę się przestraszyłam. I może nie byłam przygotowana, no też skąd miałam mieć styczność. One były nagle dla mnie głośne. Przez ulicę się przechodzi tak, że trzeba mieć szczęście, bo tam się nikt nie zatrzyma. I w pierwszej chwili powiedziałam, że będę jadła tylko frytki. A w tej chwili od czasu do czasu zdarza mi się organizować kursy gotowania takiego właśnie w danej kuchni indyjskiej. Uwielbiam tę kuchnię, naprawdę. Ludzie są bardzo przyjemni, podobnie w Nepalu. Ja w tej chwili, kiedy przyjechałam z Nepalu, a byłam naprawdę w takich wioseczkach niesamowitych. I kiedy przyjechałam tutaj, to zawsze zostaje ten nawyk uśmiechania się do ludzi. Z Indii i z Nepalu. I łapię się na tym, że nagle się uśmiecham do kogoś w tramwaju zupełnie obcego, bo tam naprawdę się ludzie do siebie uśmiechają. To ma różny wydźwięk, tak? Uśmiechamy się, bo jesteśmy tacy różni, uśmiechamy się, bo trochę nie wiemy, co ze sobą zrobić, a jesteśmy koło siebie. No i ja tutaj też tak często się gdzieś podniosę, uśmiechnę i nie ma takiej reakcji. I to jest coś, czego mi brakuje. Ta otwartość ludzi, pamiętam, była taka sytuacja, byłyśmy kiedyś w Indiach na jednej z tych naszych wypraw takich i była pani, która była taka troszkę, była tak pięknie większa, ruda, z lokami i miała piegi. Cała jej skóra była pokryta piegami. I siedziała się w autobusie i pani, która siedziała za nią, tak delikatnie pocierała jej ramię, żeby zobaczyć, czy te piegi schodzą. Także są takie sytuacje. One są, na przykład często chcą dotykać moich włosów, bo włosy mam marne i miękkie, one mają piękne i czarne i one tak chcą tak podotykać tych miękkich włosów, bo one są... I czasami pytają, czasami nie. Czasami z tyłu czuję, że tam ktoś, jakaś pani, bo to są panie, nie panowie, ja tutaj nie wchodzę, ale że to pani tak dotyka tych włosów. I dobrze, bo ja mam też ochotę. Tak, z takiej powiedzieć, jakie piękne, jakie czarne, jakie wspaniałe grube. I to jest normalne. I to są też dla mnie takie piękne momenty, kiedy jestem w Indiach czy w Nepalu, że ta nasza ciekawość, ona się przekłada na taką twardość. Że wychodzimy do siebie i zaczynamy rozmowę i ktoś mnie czymś częstuje, ja kogoś czymś częstuję i nagle się okazuje, że możliwe, że będziemy razem we Wrocławiu, koło siebie. A ja mam oczywiście zaproszenie do Manang, gdzie ta właśnie moja znajoma ma sklepik. I to tak się właśnie wszystko plecie. I tam ta otwartość jest dla mnie niesamowita. Bo ja podróżując po Europie spotykam się z bardzo otwartymi ludźmi. Grecy są też bardzo otwarci, chociaż oni są bardzo specyficzni i wściwcy, ale to nie jest to samo. Bo my nie jesteśmy siebie tak ciekawi. Ja nie jestem tak ciekawa Norwega i Norweg mnie, jak jestem ciekawa osoby, która jest w Nepalu. Ja miałam też teraz taką okazję, ponieważ było jedno z większych świąt w Nepalu, Dashain, i miałam okazję być na takim święcie. I zostaliśmy przez moich znajomych, przez mojego kolegę, zostaliśmy zaproszeni do jego rodziny, do wioski. Taka wioska, wioska, prawdziwa wioska, dom, bawu. Czy krowa, ja nie jestem dobra w tych takich, większa nasza krowa z rogami takimi ogromnymi, jest w zagrodzie, oni zaraz obok mieszkają i my przywitani przez tę rodzinę. Tak całkowicie, naprawdę, z tymi wszystkimi życzeniami, z malowaniem, z zakładaniem za uszy takich zielonych wiechci na szczęście. I siedzimy z nimi i ja w ogóle nie mówię, parę zwrotów po nepalsku, ale ci ludzie, którzy mnie dotykają, którzy ze mną rozmawiają, starają się, którzy mi dają jeść i którzy jak ja zjem, to od razu zabierają i dokładają. To jest naprawdę niesamowite. Dla mnie jakby to jest coś, czego ja szukam. Takie właśnie, takiego kontaktu z ludźmi, który wcale nie musi być tak naprawdę bardzo intelektualny w tym momencie, bo on jest taki pierwotny, ale przez to taki dobry i ciepły. Mówisz o tych takich bardzo pięknych rzeczach i
Że są niepiękne? Ja, że są, mówisz o tych pięknych. To jest dużo też niepięknych. Ja właśnie chciałam się Cię zapytać, jak sobie też z tym radziłaś, bo Indie akurat mi mocno się też kojarzą, jednak też z różnych opowieści, z dużym poziomem jakiejś biedy, ubóstwa, jakichś takich bardzo trudnych sytuacji. Jak też byłam w Tajlandii, w Kambodży w tym roku i zobaczyłam też dużo pięknych, bo zobaczyłam też tą otwartość, o której mówisz, może ona jest w ogóle spójna dla wszystkich jakichś takich kultur azjatyckich, ale też zetknęłam się właśnie z tym dużym takim poziomem jednak biedy, której w Europie my po prostu już w ogóle nie doświadczamy. Tak, to jest i prawda. Zastanawiam sobie, jak Ty sobie z tym radzisz, jak tam po prostu... Źle. Źle, bo to jest okropne. Natomiast to jest też właśnie pytanie, jaki to jest poziom biedy, bo w Nepalu osoby, które mieszkają w wioskach, one żyją bardzo, w taki bardzo tego podstawowy sposób, czyli mają ryż, soczewice, ciecierzyce, takie rzeczy, to jedzą codziennie, to im też wystarcza. W momencie, kiedy jadą do miasta, do Katmandu, okazuje się, że zaczynają żyć na ulicy i jakby to jest inny poziom biedy, więc ja tak naprawdę o tym też rozmawiałam z moją koleżanką, z którą byłyśmy w Nepalu. W momencie, kiedy się widzi takie rodziny, które są razem, które siedzą razem, jedzą razem w wiosce, bardzo dużo jest takich scen, częściej widziałam je w Nepalu niż w Indiach, że siedzą sobie panie razem i coś robią, tak jak kiedyś u nas na wioskach. Przebierają, zazwyczaj sobie przebierają te swoje wszystkie grochowate. I mam dużo takich zdjęć, kiedy te panie siedzą, rozmawiają, śmieją się. I dla mnie to jest powód do zazdrości. I teraz to jest coś, co my tracimy, czyli my tak naprawdę, ja też nie chcę tutaj wchodzić jakoś tam socjologicznie, ponieważ ja nie mam danych na ten temat. Ja mogę sobie tylko troszeczkę tam gdzieś antycypować, coś tam sobie powyciągać, ale ja uważam, że my jednak, i to jest taki truizm, ale w świecie zachodnim tracimy rodzinę na rzecz korzyści materialnych, natomiast oni nie posiadając korzyści materialnych, zatrzymują tę rodzinę. I teraz to oczywiście też jest problem, jakiego typu to jest rodzina, bo bardzo często małżeństwa są aranżowane. Teraz czy one są szczęśliwe? I to jest znowu kolejny problem, a czy nasze niearanżowane są szczęśliwe? Więc to jest ciągle szukanie jakiejś takiej równowagi pomiędzy. Natomiast ja jestem bardzo świadoma złych rzeczy, które się dzieją, bo w Indiach to są na przykład gwałty, to jest problem kobiety w społeczeństwie przez cały czas, mimo tego, że mają wszystkie swoje piękne boginie i te boginie są czczone, to kobieta jest bardzo często zupełnie nieczczona i wręcz odwrotnie w wielu przypadkach. Nepal jest troszeczkę inny. Nepal to są takie spokojniejsze Indie. A Tajlandia, wiesz co, jeżeli poraża Cię poziom ubóstwa w Tajlandii... To bardziej w Kambodży niż Tajlandii. W Kambodży, no właśnie. Bo Tajlandia jest taka dosyć, powiedziałabym, w tej chwili już nawet coraz bardziej taka nasza, tak, z tym 7-Eleven na każdym rogu, z taką naszą żabką. Czasami są nawet dwie na skrzyżowaniu już. I z jedzeniem z kubeczków, tych rzeczy instant, które też są wszędzie powyrzucane. Wspaniałą rzecz wprowadziły Indie i to bardzo mocno widać. Ja w tym roku byłam zdziwiona, bo przejechaliśmy w nocy i patrzyłam sobie na ten Bombaj i tak jakoś nie do końca. Tak się poczułam we Włoszech trochę. Pojawiło się bardzo dużo oświetlenia ulicznego i zniknęły worki foliowe. Jest czysto. I nagle, kiedy te wszystkie krawężniki zostały oczyszczone, ulice, to nagle Bombaj zaczyna się jawić jako taki bardzo piękny kraj. My też troszeczkę widzimy Indie przez pryzmat tego, że są te ściany obdrapane, trochę wyglądają te budynki na zaniedbane. Tylko że my nie mamy w Polsce monsunu i my przy naszym poziomie wilgoci nasze budynki wyglądają źle, to co dopiero przy nich? To jest ogromny problem. Czasami zdarza się, że nowo odremontowany budynek po monsunie jest cały zagrzybiony. I ciężko jest coś z tym zrobić tak naprawdę, więc to są też takie problemy, z którymi sobie jest ciężko poradzić, bo no nie ma sobie jak poradzić z tym monsunem.